Witamy gorąco wszystkich kibiców tenisa. Nie mamy ze sobą żadnych grabi ani takich typu urządzeń, chociaż Iga Świątek nie potrzebuje takich atrybutów. Ona zmiata rywalki. Sama będziemy o tym właśnie mówić już w ćwierćfinale turnieju w Madrycie. Jest Iga Świątek, o czym porozmawiamy z Michałem Chojeckim. Oglądaliśmy to spotkanie i podziwialiśmy wręcz grę. Dzień dobry, cześć. Przyznam, że zaskoczyłeś mnie tymi grabiami, ale nie wiedziałem, do czego zmierzasz, ale no okay. Wiesz, no, wybrnąłeś. Zawsze tak? Jak się gra na tej mączce, to się później ten kort czyści. Przez chwilę z głowy wypadło, jak się to nazywa. Wracając do Igi, no, naprawdę kapitalny mecz Igi. Początek taki troszkę niepokojący. Zaczęła podwójny błąd, potem seria błędów. Straciła serwis. Widać było, że tak, no, problemy ze złapaniem rytmu gry. Troszkę tak nerwowo zaczęła, no, ale potem już było wspaniale. Widać było, jak Sara Sorribes-Tormo ma pomysł na ten mecz. Dużo gra na przerzut, starała się zwalniać wymiany, starała się przedłużać wymiany, pracowała w defensywie, grała takie tak zwane baloniki, czyli takie piłki uderzane z bardzo wysokim kozłem, jeszcze z taką, dodając do tego bardzo dużo topspinowej rotacji. Natomiast Iga, widać było, że na początku troszkę była zaskoczona tym i tak miała problemy, żeby tak sobie trochę poradzić. Natomiast po momencie, jak już złapała ten gry, to już naprawdę był taki walec. To była taka konsekwentna Iga, dokładna, bardzo tak mądrze atakująca backhand Hiszpanki. Michał, czy ty nie powiedziałeś przy 4-1 w pierwszym secie, że Iga już żadnego gemu nie odda? I tak się później zaskoczyło. Rzeczywiście. No tak to wyglądało, że Iga po prostu tak całkowicie przejęła kontrolę nad tym meczem, że zakładałem, że nie przytrafi się jakiś taki spadek koncentracji, czy czasami w takich spotkaniach się idzie przytrafia, no to widać było, że to już jest taka dominacja i taka kontrola i taka jakby taki spokój w ogóle w oglądzie sytuacji, jak ten mecz wygląda, że widać było, że idzie już w tym meczu się krzywda nie może stać nawet w postaci, przesady, no wiadomo, że gema zawsze można stracić, ale widać było, że Iga już ma po prostu tak rozpracowaną tą rywalkę, że to już jest taka, prosta droga do awansu. A też nie dziwiło cię może to, że Sara Sorribes-Tormo nie miała planu B w ogóle na to spotkanie? No bo okej, grała te baloniki, te piłki topspinowe, gdzie no, faktycznie Iga ten pułap tego forehandu czasem musiała naprawdę gdzieś z nad głowy łapać, ale nic Hiszpanka nie zmieniała swojego. Tu bym przywołał słowa Mike'a Tysona, który kiedyś pytany o to, że rywal zawsze może mieć plan na walkę, no to powiedział, że każdy ma plan na walkę, dopóki nie dostanie pierwszy raz po mordzie. To oczywiście tak, no troszkę tak obcesowo mówiąc. Grabie i Mike Tyson, to są tak, niespodziewane. Takie były słowa Tysona, ale myślę, że tutaj akurat te słowa pasują. No, bardzo fajne były słowa Sary Sorribes-Tormo przed meczem z Igą Świątek. Pytana właśnie o mecz w czasie konferencji prasowej po zwycięstwie nad Wiktorią Azarenką. Bardzo wyliczała po prostu jak taki karabin kolejne zalety Igi Świątek, czyli niesamowita intensywność gry, niesamowita praca, jeżeli chodzi o poruszanie się na korcie, praca nóg. Do tego zwróciła uwagę na to, że Iga świetnie atakuje piłki bardzo wysoko, odbierając czas rywalkom, cały czas wywiera presję, że cały czas zawodniczka się czuje po prostu taka pod ostrzałem, że to jest permanentna presja, która mecz od początku do końca i nawet, jak to powiedziała Hiszpanka, wywołuje taki ogromny stres. Że to jest, nie ma cały czas oddechu, że te rywalki Igi po prostu nie są w stanie za nią nadążyć, a jak Iga już ucieknie, to już nie da się jej dogonić. Takich właśnie słów dokładnie użyła Sara Sorribes-Tormo i dokładnie ten mecz tak wyglądał. Można było też odnieść wrażenie, że trochę Iga aż sztucznie narzucała sobie tempo tego meczu, no bo faktycznie Tormo próbowała zwolnić każdą akcję tymi właśnie topspinowymi, tymi balonikami, a Iga i tak grała na swoich warunkach, mimo że rywalka ewidentnie chciała zwolnić tempo. Pamiętajmy o tym, że panie już grały ze sobą 3 razy i to było wszystko pogromy. To były takie jednostronne mecze, w których Iga nie straciła ani jednego seta. I Hiszpanka zresztą też mówiła przed tym meczem, że postara się wyciągnąć wnioski z tych meczów i wymyślić coś innego. No i taki właśnie miała pomysł, ale to też myślę, że wynikało z tego, że panie po raz pierwszy zagrały na mączce. Wcześniej grały na hardzie i na trawie. Teraz zagrały na mączkę. Hiszpanka właśnie zaproponowała to dużo grę na przerzut, no ale pozytywne jest to, że Iga naprawdę nie zgłupiała. Jakby, tak jak na przykład oglądałem mecz Sary Sorribes-Tormo za Azarenką i Azarenka dała się wciągnąć w tą grę i w jej grę wkradł się chaos. Na przykład w przypadku Igi
bardzo szybko opanowała sytuację i cały czas dominowała, cały czas wywierała presję, cały czas atakowała. Tak jak już mówiłem, ten backhand Sarisori Bestormo, który wyraźnie jest takim mniej pewnym uderzeniem Hiszpanki. Hiszpanka próbowała jakoś tam spowalniać te wymiany, też grać dużo slice'em. Na to Iga też miała odpowiedź. Naprawdę bardzo dobry, solidny występ Igi, w którym miała poza tym pierwszym gemem pełną kontrolę od początku do końca i naprawdę bardzo, bardzo fajny występ. A to mi się też podobało, że Iga na te slice'y nie odpowiadała slice'em, tylko i tak dodawała od siebie siłę i no, czasami grała slice'em, bo czasami jak ten slice jest zagrany tak nisko nad siatką, to nie da się po prostu inaczej zagrać, że musisz odpowiedzieć slice'em, bo jak próbujesz zaatakować tą piłkę za mocno, to bardzo, bardzo wtedy łatwo o błąd. Ale jeszcze, tak jak mówię, naprawdę dobry występ Igi. No i teraz już zupełnie inny typ rywalki. Jak wiadomo, w ćwierćfinale już jutro, czyli we wtorek, czeka Beatriz Hadacz-Maja. A jeszcze chciałem cię zapytać o jeden moment tego meczu z Sarwo Stormo. Ten skrót w drugim secie na jego początku zaskoczył cię trochę? Ja myślę, że zawsze kibicu będzie zaskakiwać skróty Igi, które, no pamiętajmy, no, Iga, ja pamiętam, że jak grała z Piotrem jak była jeszcze podopieczna Piotra Sierzputowska, to już To używała naprawdę bardzo dużo skrótu. No może nie było to tak dużo skrótu jak w przypadku innych tenisistek, ale naprawdę jak na przykład obejrzymy skrót meczu Igi z Simoną Halep, czyli ten pamiętny mecz w 2020 roku na drodze do tego sensacyjnego triumfu. Tak, czwarta runda to była? Nie pamiętam, ja tak czwarta runda albo ćwierćfinał. Jeszcze, myślałem, że jeszcze ten pierwszy tydzień. Nieważne. Ale okej. W każdym razie naprawdę tam było dużo skrótów, po których Rumunka kompletnie głupiała, była wybijana z rytmu. Natomiast no, widać było, że w momencie, kiedy trener Wiktorowski przejął Igę Świątek, no, został jej nowym trenerem, to wyeliminował z gry skróty ja pamiętam, że w czasie jednego wywiadu pytałem nawet o to Igę. Iga powiedziała, że będzie gra skróty, ale najpierw musi się dobrze je nauczyć grać. I myślę, że taka jest koncepcja, że trener Tomasz Wiktorowski stara się jakby te skróty najpierw doszlifować, a dopiero potem podejrzewam, że będą coraz częściej wprowadzać skróty, również slice'y do repertuaru Igi. No, taka jest widocznie koncepcja. Można się z tym zgadzać. Ja wiem, że dużo fanów uważa, że Iga powinna częściej zmieniać ten rytm gry, częściej grać właśnie slice'em, skrótem, tym takim no, kontynentalnym uchwytem rakiety, no, ale myślę, że taka jest chyba filozofia trenera Wiktorowskiego, żeby te elementy gry tak stopniowo wprowadzać do tego repertuaru. Kapitalny mecz Igi z Kirsteo w sobotę. Teraz za nami bardzo, bardzo, bardzo dobry mecz z Sarwo Storibestormo. No i co nas czeka we wtorek? Czy to też będzie taki spacer, czy znów taki? Nie, myślę, że to będzie trudniejszy mecz. Przyznam szczerze, że ja przed meczem Beatriz Hadacz-Maja z Marią Sakkari spodziewałem się, że jednak Greczynka wygra, bo była w wysokiej formie. Brazylijka ostatnio miała taki wyraźny kryzys, sporo rozczarowujących występów. Natomiast teraz właśnie widać, że od kiedy się zaczął ten sezon na mączce, Brazylijka łapie rytm gry. Nie jest to taka typowa specjalistka od mączki, bo ona też na szybkich nawierzchniach też potrafi bardzo dobrze grać. Natomiast no, pamiętajmy bilans. Pierwszy mecz Polki z Brazylijką, pamiętam, Brazylijka wygrała, to było chyba w Toronto przed US Open. Iga dopiero wtedy tak nabierała dopiero rytmu na tych szybkich amerykańskich kortach i przegrała to spotkanie w trzech setach. Natomiast potem już były dwa zwycięstwa Igi, ostatnio chyba w United Cup na początku tego sezonu. Dość pewne zwycięstwo. Natomiast ja pamiętam, rok temu był finał Roland Garros. I to była taka troszkę próbka tego, co może nas czekać, bo to był naprawdę bardzo zacięty mecz. Brazylijka się wtedy postawiła Polce, to było chyba zwycięstwo w dwóch setach Igi, ale w tym drugim secie była naprawdę bardzo zacięta walka. I ja myślę, że naprawdę to może być cięższy mecz, bo Brazylijka to są tak, po pierwsze ona jest leworęczna, a to jest zawsze takie no, spore utrudnienie dla rywalek. Prawda, Iga z manikutami sobie dość dobrze radzi, więc tutaj no, myślę, że nie będzie to jakimś ogromnym utrudnieniem dla niej. Natomiast po drugie, no, Brazylijka jest silna fizycznie, potrafi dobrze serwować, jest bardzo znana z tego, że jest taka bardzo twarda psychicznie, że ona zawsze walczy do końca. Czasami się wydaje, że już masz kontrolę w meczu przeciwko
przeciwko niej, ona potrafi wrócić do meczu, pokazując taką, taką naprawdę mocną psychikę, więc to będzie takie fajne starcie zawodniczek słynących z mocnego mentalu. Oczywiście Iga ma więcej argumentów i myślę, że tak patrząc na formę obu zawodniczek, to będzie zdecydowaną faworytką, ale nie spodziewałbym się tak jednostronnego meczu, jak w przypadku poprzednich dwóch spotkań naszej gwiazdy. Michał, faworytem nie będzie Hubert Hurkacz w czwartej rundzie starcia z Taylorem Fritzem, ale ty dajesz chyba większe szanse Polakowi. Jak ty widzisz ten mecz? Znaczy, bo o Hubercie też trzeba zacząć. Szanse są 50-50 i być może tak troszkę nie rozumiem, ale sercem jednak ja uważam, że Hubi naprawdę spokojnie może sobie poradzić, bo Taylor Fritz nie jest w jakiejś wybitnej formie w ostatnich miesiącach. Też miał takie spore wahania i dużo takich słabszych występów. Natomiast właśnie pytanie, kto poradzi sobie w tych specyficznych warunkach. Ja bym też dodał, że nie doceniamy chyba umiejętności Huberta na mączce. Tak, naprawdę pierwszy mecz Huberta tutaj w Madrycie z Jake'em Draperem był kapitalny. Ja naprawdę dawno nie grałem Hubiego grającego tak solidnie i z taką imponującą pewnością siebie. Ten drugi mecz już był taki trochę chwiejny. Widać, że Hubi naprawdę prawdopodobnie pod wpływem Craiga Boyntona stara się grać taki bardzo agresywny tenis. Być może właśnie myśli, że w tych warunkach taka ofensywna gra będzie jeszcze bardziej taka skuteczna. Wczoraj jak grał z tym Niemcem Altmaierem, to czasami to aż tak przesadzał z tymi takimi odważnymi wypadami do siatki. Nie zawsze były te ataki przygotowane. Natomiast tak czy inaczej jest to na pewno krok w dobrym kierunku. Ja zawsze uważam, że im bardziej ofensywny i taki Hubi z inicjatywą, taką aktywnością, tym lepiej, bo to naprawdę tu jest jeszcze ogromny potencjał, tym bardziej, że to zawodnik nie tylko wyposażony w znakomity serwis, ale też naprawdę bardzo dobry deblista, potrafiący naprawdę świetnie grać przy siatce. I to są takie atuty, które nie do końca Hubi w tych meczach singlowych wykorzystuje. Natomiast tu widać, że właśnie Hubi stara się grać jeszcze bardziej tak ofensywnie, agresywnie niż w tych poprzednich turniejach na mączce, ale myślę, że to właśnie też może wynikać ze specyfiki tych warunków. Jak wiadomo, w Madrycie gra się toczy na tej wysokości, o której żeśmy już wielokrotnie mówili. Tam gra jest taka bardziej szybka, te piłki nabierają dużo większego przyspieszenia i w tych warunkach jakby ta taka bardziej ofensywna gra, myślę, że jest promowana. I oby tak było. My także faworyzujemy Polki i Polaków na światowych kortach, więc trzymamy kciuki za Igę i za Huberta, oby w następnym odcinku nasza dwójka była w dalszych fazach turnieju w Madrycie i będziemy o tym pewnie mówić całkiem niedługo. Za dzisiaj Michał, bardzo dziękuję. Fan Juventusu czy nie? Arsenal przecież ty jesteś. Nie, Arsenal. Ale barwy widzę dzisiaj Juventusu. A turniej w Madrycie, więc wszystko pomieszaliśmy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.